Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Na sprzedaż, tak jest. Tu łasterka wybita. Przejdziemy do auta. No niestety sprzedana znowu. To jest kupejka, tak? Tak dalej, 11 rok, 227 przejechane, 130 koni, TIF i tak dalej, gdzie jest cena? 4400 euro. 4400, tu po dziabaniu, alufelga, skóra, bajery. A nie, to nie jest to, co ja myślałem. To jest Megantka Cabrio. Mój ty Boże, odnalazłbym się w letni, upalny dzień, czy też obrzasku w lipcu. Wstaję sobie kubek z kawą, siadam, zdejmuję dach guzikiem elektrycznie otwieranym i mówię: wieś Klausa, czy też proszę ja ciebie, wieź mnie do roboty. A to dobre jest, czekaj ci. Co tu się odpierdziela? Kaszkaj, cyk. Niby ciepło, 14 stopni w marcu, niby przedwiośnie, żeby jakieś szaleństwo. Kuga biała. Kuga w manualu. Benzyna jest, jeszcze benzyna. Benzyna. 8000 obrotów, benzyna. Zobacz, no jaka akcja. Przypadkowo. Tu ma maskę dotkniętą, zderzak pęknięty. Może być dobra cena, zobacz, bo drobiazgi. Ciekawe, że benzyna, zobacz. Taka rzadkość. Z tej strony jak jest? Próg cały, bok. Idę szukać kogoś. W budce, ale widzę budka. Budka to się da. Trzeba zdjąć, zakleić. Będzie jak nowe. Bo budka widzę zamknięta. Nie, krata otwarta, dobra. Bez nawigacji, pytać? Zapytam, skoro szuka benzyny. Zaraz się dowiemy. Matko, jak tu ciasno naustawiali tych pojazdów. Idę pytać we firmie. Tu ostatnio kupiliśmy, nie pamiętam co, kurde. Nie pamiętam co, a czerwoną jedynkę BMW. I Fiata 500. I Fiata 500 w silniku benzynowym i to nie była trzycylindrówka. Ciekawa historia. Gdzież to biuro? A, chciałem właśnie pozdrowić uprzejmie. Pozdrowię jeszcze kilka razy widza, który w tunelu berlińskim w korku na berlińskich blach zatrzymał się, zrównał ze mną i mówi: znam cię, pozdrawiam. Kuga jest 1.5 benzyną, 90 tysięcy przebiegu. 1.5 benzyna, 90 tysięcy przebiegu, 10.400 euro. 90 przebiegu, 16 rok. 1.5 benzyna. To booster, nie? Na pewno. Chyba w tych rocznikach 16 rok i przebieg do stówki. To 16 ile ma cenie? 10-300 euro. Gdzie on jest? A, znowu nie przejdziemy tędy. Tak napchane pojazdów dzisiaj. Już nas szukają, widzę. Io. Twoi koledze kilka zdjęć wyślij. Oczywiście służby. Widzę, dzwoni do kolegi, bo ma zlecenia. Jako że jest ze mną już kolejny raz pan szanowny dzisiaj, to wie, że jak się jedzie, to warto od kolegów wziąć na kartce zapisane tematy, czego szuka szwagier, dwóch kumpli z roboty i striptizerka
z baru z rurą. Tryptizerka. Czego może szukać dziewczyna tańcząca na rurce? Może szukać miłości oraz stałego dochodu, żeby nie pomylić. Oczywiście może też szukać piata dobro, żeby koleżanki przewieźć na kolejną imprezę, na ten przykład wieczór kawalerski. Oczywiście żarty, żarciki, a robota, jeśli widzę, zniknął. Jest z tyłu za szybą. Melduje szwagrowicz, tam koledzy z pracy, że 10-300 euro, 16 rok, lekko po masce, potulona. A to mówię, to tak dzwonię orientacyjnie pierwszego, no. Bo jest mały przebieg i jedno i roczny. Ale na benzynę bym tu nie liczył specjalnie. Zresztą widzu wie, bo szuka, ogląda, maca i wie, że z benzyną nie będzie łatwo w manualu. Bo to są benzyny, one są ubogie. Zaczyna się marudzenie, że on by wolał większy przebieg, ale taniej, wolałby prostą maskę, nie krzywą. Wolałby nawigację, a może diesla. Chłopcy. Chłopcy. I 30. Niźda, niźda. Chyba coś nam siąpi. Nie, no żartuję. Cekę, bo zainteresowanie jest jakieś. Foty robią. A te wszystkie auta mają namiar 10-300. Ale 9 dych przebiegu. No coś za coś. Ale 16 rok.